ze względu na kartki jest w 18 meczowej, którą ostatecznie oglądamy w dzisiejszym meczu. Tych piłkarzy będzie miał do dyspozycji selekcjoner czarnogórców. Jest dwóch debiutantów, obrońca Blażo Igumanowicz oraz pomocnik Milosz Krtocic. No oczywiście tutaj każdy inny wynik niż zdecydowane zwycięstwo czarnogórców będzie określone mianem wielkiej, ogromnej sensacji. No i widzimy od początku meczu w Podgoricy to gospodarze atakują, szukają swojej szansy na strzelenie bramki. Faulowany w tej sytuacji, pełniący dzisiaj funkcję kapitana jedenastki Czarnogóry, Simon Wukcewicz. Gracz występujący na co dzień w angielskiej Premier League w ekipie Blackburn. Grał też wcześniej w lidze rosyjskiej i w Portugalii. No a teraz reprezentuje barwy grającego w Championship zespołu Blackburn. Trzecia minuta spotkania i pierwsza próba. Sugerowali tutaj gospodarze sędziemu, że było zagranie ręką któregoś z piłkarzy reprezentacji San Marino stojących w murze, ale Węgier Sandor Szabo był blisko, nie dopatrzył się przewinienia. Próbuje teraz Danilo Rinaldi, ale powstrzymany prawidłowo przez defensorów reprezentacji Czarnogóry. Jeśli chodzi o czarnogórców, rozpoczęli od zremisowanego meczu u siebie 2-2 w Podgoricy. Bramki Drinčića i Vucinicza, natomiast gole dla Polaków z rzutu karnego zdobył Błaszczykowski, natomiast drugiego gola strzelił Adrian Mierzejewski. Potem wspomniane wysokie zwycięstwo na wyjeździe w Serraval z San Marino 6-0 i zwycięstwo w Kijowie na stadionie olimpijskim 16 października 1-0 po trafieniu nieobecnego dzisiaj Damianowicza. Natomiast, no tak jak wspominałem, 3 mecze i 3 wysokie porażki, choć ta ostatnia tylko 0-2 z Mołdawią, no na pewno wstydu piłkarzom z San Marino nie przynosi, no ale San Marino to jest zdecydowany outsider polskiej grupy. Zverotić, niedokładnie piłka zagrana w kierunku Nowakowicza, ruszają piłkarze z San Marino. Vitaoli, ale faulowany w tej sytuacji przez Fatosza Bekiraja. A jeden z tych najbardziej znany w zespole San Marino. Dzisiaj brakuje najskuteczniejszego obecnie piłkarza San Marino. A to na pewno będzie kolejne osłabienie. Andy Selva pozostał w domu, rozłożyła go grypa i dzisiaj nie może zagrać w ataku ten piłkarz. Młody Alessandro Bianchi, który jest na ławce rezerwowych, dowołany w ostatniej chwili w jego miejsce. Mieli piłkarze z San Marino najpierw kłopot z wylotem z Rimini, by tutaj dostać się do Podgoricy, no ale później już wszystko udało się sprawnie. Odbyli jeden trening. Gianpaolo Mazza, selekcjoner San Marino, zapytany o cele na to spotkanie, to nie ukrywał, że chcemy tutaj rozegrać jak najlepszy mecz i zdajemy sobie sprawę, że zdecydowanym faworytem w tym pojedynku będą gospodarze. Przypomnę, czarnogórcy w zeszłych eliminacjach do Euro 2012 ulegli tylko w grupie Anglii i w barażach minimalnie dwukrotnie. 0-2 i 0-1 przegrali z reprezentacją Czech. W zasadzie ten dwumecz do końca jeszcze dawał czarnogórcom szansę awansu po raz pierwszy w historii, niedługiej historii tego kraju, do finałów Mistrzostw Europy. Teraz rozpoczęli bardzo dobrze zmagania w kwalifikacjach do Mundialu i mają ogromną szansę, by zająć dobre miejsce, które być może da im awans do zawodów, które za 2 lata, już niespełna za 2 lata, odbędą się w Brazylii. Próbował teraz Simon Wukcewicz, dośrodkowanie tutaj nie miał szans sięgnąć piłki i Bekiraj także
będący w polu karnym Andrii Adelibasic. Kolejny faul, kolejne przewinienie, rzut wolny dla gospodarzy. Tutaj jest spóźniona interwencja Marco Palaciego. Bliski przyjęcia piłki Filip Kasalicza. No dzisiaj Branko Brnowicz gra w ustawieniu z trzema nominalnymi napastnikami, no ale to nie dziwi z racji klasy rywala, no i tym bardziej, że Czarnogórcy grają przed własną publicznością. Simon Wukcewicz, to on teraz będzie zagrywał piłkę w pole karne. Spójrzmy, Wukcewicz. No i pierwszy strzał na bramkę Aldo Simonciniego, a strzelał Andrii Adelibasic. 7 minut gry za nami. Od początku spotkania zdecydowana przewaga. To było do przewidzenia po stronie gospodarzy. No i mamy pierwszy strzał na bramkę Simonciniego, a strzelał oglądany właśnie Andrii Adelibasic. Gracz występujący w Hiszpanii w Rayo Vallecano. Adelibasic teraz szansa, okazja na bramkę, dwie dobre interwencje Simonciniego. Piłkę jeszcze wybija Della Valle. Nie koniec jeszcze tego ataku w wykonaniu gospodarz. Dwie dobre, udane interwencje Aldo Simonciniego. Jeden z najbardziej doświadczonych w ekipie Czarnogóry. Gra po raz 31. Bramkarz miejscowego Libertasu, grającego oczywiście w rodzimych rozgrywkach ligowych. Jest kilku piłkarzy, którzy na co dzień grają we Włoszech, choćby Mirko Palazzi, to jest piłkarz, który występuje w zespole Rimini, po raz 8 w reprezentacji, obrońca San Marino. 9 minuta meczu, rzut rożny, mocno bita piłka, ale zupełnie nieudane było to zagranie Simona Wukcewicza i gra od własnej bramki rozpocznie Simoncini. Nie ma dzisiaj też na ławce rezerwowych Stevana Joveticza, piłkarza Fiorentiny, który został powołany, mógł zagrać w tym pojedynku. Jak na razie 23-letni piłkarz, 24 mecze w reprezentacji, 10 strzelonych bramek. Natomiast no, z tych piłkarzy, których oglądamy na boisku, najwięcej goli w reprezentacji ma Fatosz Beciraj. Gracz, który występuje w Dinamo Zagrzeb, jak na razie w 18 meczach strzelił 3 gole w drużynie narodowej. Teraz długa piłka w kierunku Kasaliczy. No, tak troszeczkę niepewnie zagrywał piłkę Mirko Palazzi, ale poradził sobie z tym zagraniem bramkarz reprezentacji San Marino. San Marino rozpoczęło zmagania w eliminacjach od przegranego meczu 0-6 u siebie z Czarnogórą. Potem wyjazdowa porażka na Wembley z Anglią 0-5. Dwie bramki Rooneya, dwie bramki Welbecka, gol Chamberlaina. I w trzecim spotkaniu u siebie w Serawal przegrany mecz z Mołdawią 0-2, choć do 72 minuty utrzymywał się bezbramkowy remis. Najpierw Dadu z rzutu karnego, a później Epurianu ustalił wynik meczu. Kilku piłkarzy jest nieobecnych w reprezentacji Czarnogóry. Tak jak wspominałem, wolno otrzymał Dżudowicz, także Damianowicz. Wrócił do gry oprócz Pawicewicza także i napastnik, młody napastnik Zenita Sankt Petersburg, Luka Djordjewicz. Dzisiaj jest na ławce rezerwowych, być może Luka Djordjewicz pojawi się w dalszej części spotkania. Teraz z dystansu próbował Mitar Nowakowicz, zablokowany strzał Czarnogórca. Wołkow, no widać z jaką determinacją, pasją rozpoczęli to spotkanie piłkarze prowadzeni przez Branko Brnowicz. Raz jeszcze Zverotić. Naciskany Beciraj, piłka dograna do boku, miękko dośrodkowanie Pawicewicza. No ale żaden z jego kolegów będących w polu karnych, w karnym, nie zdołał przejąć futbolówki.
tuż przed tym pojedynkiem. Dowołany do kadry także Aleksander Boliewicz, który dzisiaj także na ławce rezerwowych. Władimir Bozowicz i Stefan Jovetic dostali wolne, niegroźne. No tak przynajmniej piszą o tych absencjach dziennikarze czarnogórscy. To są niegroźne urazy, stąd też no, grając z takim rywalem mógł sobie pozwolić na taki manewr taktyczny bez Łucinicza, bez Bozowicza, Jovetica, no więc no to są piłkarze ofensywni, no przede wszystkim Łucinicz i Jovetic, dwaj obecnie najlepsi piłkarze w reprezentacji Czarnogóry. Teraz dobra okazja, będą mieli rzut rożny gospodarze po tym, gdy piłkę wybijał Benedettini, a strzelał Fatosz Beciraj. Oto raz jeszcze sytuacja, którą miał w tej sytuacji gracz Dinama Zagrzeb, ale no, troszeczkę niecelnie uderzył. Na wszelki wypadek obrońca Giacomo Benedettini wybija piłkę poza linię końcową. No a teraz zamieszanie pod bramką. Władimir Wołkow jednak uderzenie dokładnie. We wstępnej kadrze reprezentacji Czarnogóry znalazł się także bramkarz Serdian Blazic z cypryjskiego Anartizosu. Natomiast był także pomocnik Jagiellonii Luka Pejowicz. No ale tych piłkarzy ostatecznie skreślił Branko Brnowicz już w początkowej fazie selekcji. A w momencie, gdy wolne otrzymali Miodrak Dziudowicz i Dejan Damianowicz. Wołkow. No jak na razie takiej czystej, klarownej sytuacji gospodarze nie mieli. No może teraz Wołkow, zagranie w pole karne, szansa i gol! 1-0, 14 minuta spotkania, zamykający akcję Andrija Delibasic, gracz hiszpańskiego Rayo Vallecano, zdobywa swoją piątą bramkę w reprezentacji narodowej. A drużyna Czarnogóry prowadzi 1-0. No to nie jest żadne zaskoczenie prowadzenie gospodarzy w tym meczu. Jeszcze raz akcja Wołkowa. Tutaj bardzo ładnie zgrana piłka i po podaniu Wołkowa gol na 1-0 Delibasic. Kasalicza. Ładnie wymienili między sobą piłkę Wołkow i Kasalicza. Nie sięgnął piłki Fatosz Beciraj, ale był pozostawiony kompletnie bez opieki Andrija Delibasic. I w 14 minucie czarnogórcy obejmują prowadzenie i tym samym w tym momencie obejmują także przodownictwo w tabeli grupy 8 eliminacji strefy UEFA. No, w tej chwili czarnogórcy, gdyby wygrali ten mecz, będą mieli na swoim koncie 10 punktów w 4 spotkaniach. Te jedyne 2 oczka stracone przez piłkarzy Branko Brnowicza na inaugurację w meczu z Polską, gdy biało-czerwoni zremisowali w Podgoricy 2-2. No, pamiętny mecz, naganne, karygodne wręcz zachowanie czarnogórskich kibiców, którzy raz po raz obrzucali Przemysława Tytonia petardami. Rusza Beciraj, Beciraj. I będą mieli kolejny rzut rożny czarnogórcy. Dobra, udana interwencja Luka Boliniego, no a teraz zaskakująco piłka odbiła się od słupka po zagraniu Wukcewicz.
Bukcewicz. Wołkow. Savo Pavicevic, tak jak wspominałem, wrócił do gry po meczowej absencji z Ukrainą spowodowanej kartkami. Gracz Omoni Nikozja, Wołkow, no bardzo aktywni obaj boczni obrońcy, no ale dzisiaj będą mieli ku temu sposobność zarówno Wołkow, jak i Pavicevic, by włączać się do akcji, by oskrzydlać tę akcję swojego zespołu. No dzisiaj na pewno Mladen Bozowicz, po raz 29 grający w reprezentacji swojego kraju, będzie miał bardzo mało pracy. Zresztą obaj bramkarze, których dzisiaj ma do dyspozycji selekcjoner Czarnogóry, grają na co dzień w lidze węgierskiej. Bozowicz jest golkiperem Wideotonu, natomiast w Debreczynie na co dzień występuje zmiennik Bozowicza, Vukašin Poleksić. Dobra, udana interwencja przed momentem Vanucciego. No, będzie dzisiaj miał bardzo wiele problemów Vanucci z upilnowaniem niezwykle dynamicznie, szybko grającego Beciraja. Przypomnę, od 4 minut Czarnogóra prowadzi w meczu eliminacyjnym do Mundialu w Brazylii San Marino. 1-0, bramkę w 14 minucie strzelił Andrija Delibasic, grający po raz 19 piłkarz Rayo Vallecano. Wołkow. Na środku obrony Savic i Marko Basza. Ten drugi były piłkarz Lokomotywu Moskwa, obecny gracz francuskiego Lille, występuje w rozgrywkach Ligi Mistrzów, ale Lille jak na razie spisuje się fatalnie. 4 mecze i 4 porażki. Ostatnio jego zespół rozbity przez drużynę Bayernu na Allianz Arenie. Zespół z Monachium wygrał aż 6-1. A Marko Basza zagrał pełne 90 minut w tym pojedynku. Tymczasem kolejny rzut rożny. 20 minuta spotkania. Simon Vukcevic. Zagranie na 10 metr. Sprytnie próbował teraz zagrywać piłkę. Oglądany strzelec jak na razie jedynej bramki Andrija Delibasic. Rinaldi. Wołkow. Basza. Zverotić. Zdają sobie sprawę tacy piłkarze jak Beciraj, Delibasic czy też Kasalica, że to będzie dla nich też szansa na to, by wywalczyć sobie miejsce w podstawowym składzie reprezentacji. No, gdyby dzisiaj tutaj pokazali się z dobrej strony, no to ta konkurencja między nim, między tą trójką, a nieobecnymi dzisiaj Jovetićem, Vuciniczem czy też Damianowiczem z przodu będzie na pewno jeszcze bardziej zacięta. No, oczywiście tutaj Jovetić i Vucinic to są piłkarze o statusie mega wielkiej gwiazdy. Piłkarze, którzy mają zapewnione miejsce w podstawowym składzie. No i gdy wrócą, oczywiście niemal na pewno grać będą w podstawowej 11. Vukcevic. Indywidualnie gracz Blackburn Vukcevic. Tutaj próbował uruchomić taką podciętą piłką, wrzucić futbolówkę za plecy obrońców, by w dobrej okazji, przed dobrą sytuacją znalazł się Fatos Beciraj, ale nie było to zbyt dobre zagranie reprezentanta Czarnogóry. Savic, Pavicevic, Novakovic.
większość piłkarzy grających dzisiaj w reprezentacji Czarnogóry. Natomiast w Ankarze Perm na co dzień gra także Nikola Mijajlowicz, był obrońca Wisły Kraków i Korony Kielc. No jest także dzisiaj nieobecny Nikola Drincicz, który występuje w zespole z Krasnodaru. W Zenicie Sankt Petersburg gra Luka Dziordziewicz. No, musi teraz uważać Basza. Piłkę przejął Rinaldi. Rinaldi, ale spokojnie, zdecydowanie interweniuje doświadczony obrońca reprezentacji Czarnogóry. 20 mecz tego piłkarza. Z tych zawodników, których ma dzisiaj do dyspozycji selekcjoner reprezentacji Czarnogóry, najwięcej meczów w kadrze rozegrał Zimon Wukcewicz. To jest jego 39 występ, po raz 36 gra z Elsat Zwerotić. Natomiast 32 mecz rozgrywa Savo Pawicewicz. Milan Jovanovic, gracz Czerwony Zvezdy Belgrad, który jest dzisiaj wśród rezerwowych. Deli Basic, zdaniem asystenta sędziego, był na spalony. No, musi teraz wyjść z bramki Mladen Bożowicz. Tutaj jeszcze sekuracja ze strony Wołkowa i spokojnie pewnie piłkę chwyta bramkarz czarnogórski, uprzedzając Enrico Cibeliego. ...25 minut meczu za nami, jak na razie reprezentacja Czarnogóry po trafieniu Andrii Delibasicza. Delibasicza prowadzi 1-0. Szukał teraz Bekiraj, no i będzie żółta kartka. Chyba niepotrzebnie, tak przynajmniej to wyglądało tutaj. Nie ma wątpliwości, że Mitar Nowakowicz jak najbardziej zasłużył na ten kartonik. Zupełnie niepotrzebne wejście wyprostowaną nogą tutaj. No nie miał szans dojść do piłki. No i widzimy, bardzo ostro potraktował rywala w tej sytuacji piłkarz reprezentacji Czarnogóry i za to zagranie słusznie upomniany przez Sandora Sabo żółtym kartonikiem. A widzimy tutaj też reprezentację młodzieżową Czarnogóry, która będzie rozgrywała mecz z reprezentacją Węgier. Mecz towarzyski. Ucierpiał w tym starciu Mirko Palazzi, gracz Rimini. Jeden z niewielu piłkarzy grających w reprezentacji San Marino, na co dzień grających zawodowo w piłkę, bo większość zawodników gra w lokalnej, amatorskiej lidze na co dzień, będąc lekarzami, prawnikami, hydraulikami. No i raczej to się w najbliższych kilkunastu latach nie zmieni, bo futbol w San Marino
no to jest tylko i wyłącznie raczej traktowane jako rozrywka, chociaż no oczywiście gdy gra reprezentacja, no to wówczas to zainteresowanie grą drużyny narodowej jest nieco większe. Teraz szansa, dobra decyzja, strzał bez przyjęcia, lewą nogą uderzał Vukcevic, ale strzał pomocnika Blackburn był niecelny. Raz jeszcze Beciraj. Dzisiaj tylko jeden mecz w naszej grupie, kolejne spotkania już w marcu 2013 roku w Serawal San Marino zagra z Anglią, Polska zmierzy się z Ukrainą, natomiast Czarnogóra w Kiszyniowie rywalizować będzie z Mołdawią. 4 dni później Czarnogóra zagra w Podgoricy z Anglią, Polska zmierzy się z Ukrainą, z Mołdawią, natomiast Ukraina zagra z Mołdawią, a Polska zmierzy się z San Marino. Przerwą teraz tę akcję Michele Cervellini. Basza. A już w zasadzie 30 metrów od własnej bramki ustawieni całą jedenastką piłkarze San Marino. No taka strategia, taktyka piłkarzy Giampaolo Mazzi była do przewidzenia. Zdominowali zdecydowanie od początku meczu to spotkanie Czarnogórcy, no ale tylko prowadzą 1-0, choć przeważają. Tych sytuacji takich klarownych zbyt wiele w tym meczu nie mieli. Teraz kolejna okazja, dośrodkowanie w pole karne. Z Veroticza piłkę łapie Aldo Simoncini. No, jeśli chodzi o reprezentację San Marino, dzisiaj nie ma bramkarza Federico Valentiniego, nie ma też Filippo Mazzi. No, pauzuje także Broli, natomiast za kartki pauzują Vitaioli i Davide Simoncini. Wrócił do gry Carlo Valentini. Ale na pewno brak tutaj Andy Selwy, to jest piłkarz, który strzelił jak na razie najwięcej bramek w historii występów reprezentacji San Marino. Ale mimo wszystko, nawet gdyby był tutaj do dyspozycji Giampaolo Mazzi, Selwa, teraz szansa na drugą bramkę i jest 2-0 i po raz drugi Andrija Delibasic wpisuje się na listę strzelców. To jest dzisiaj jego drugie trafienie, a 6 w reprezentacji San Marino. Spójrzmy raz jeszcze, jak do tego doszło. Rzut rożny, piłka zagrana na dalszy słupek. Oto raz jeszcze Vukcevic. Zgrana piłka przez Nowakowicza. I po raz drugi Delibasic zawahał się niepotrzebnie. Aldo Simoncini tutaj chciał wyjść do tego dośrodkowania. Bramkarz San Marino zatrzymał się zupełnie niepotrzebnie. No i efektem tego mamy drugie trafienie w tym pojedynku. Zatem 2-0 prowadzi reprezentacja Czarnogóry w meczu z San Marino. A bohaterem tego pojedynku piłkarz Rayo Vallecano, 31-letni
Andrija Delibasic, strzelec obu bramek w 14 i w 31 minucie tego pojedynku. Pawlicewicz traci piłkę, boczny obrońca, ale już ją odzyskuje zawodnik Omoni Nikosja. Basza, Zwerotić. Długa piłka krzyżowa w kierunku Beciraja. Rusza Beciraj. Beciraj czysto powstrzymany w tej sytuacji przez Damiana Vanucciego. Jaka decyzja, czy od bramki grę rozpocznie Simoncini, czy też to będzie rzut rożny dla gospodarzy? Jednak nie, sędzia liniowy, asystent Sandora Szabo, uznał, że jako ostatni piłkę dotknął reprezentant Czarnogóry. Zsolt Sandor Szabo to jest doświadczony węgierski arbiter. Kolejna okazja dla zespołu Branko Brnowicza. Naciskany tutaj Beciraj odgrywa piłkę do Wołkowa, ten powstrzymany przez Cibeliego. Od autu Wołkow 12 minut pozostaje do końca pierwszej części spotkania. Czy takim rezultatem zakończy się pierwsza połowa, czy też gospodarzom uda się jeszcze dołożyć kolejne trafienie? Wołkow, daleki wyrzut z autu bocznego obrońcy Czarnogóry, ale wprost w ręce bramkarza San Marino. Basza. Zwerotić. Spokojnie, tutaj miał czas, by przyjąć piłkę gracz Young Boys Brno. Savic. Wukcewicz, obok niego był Zwerotić. Piłka zagrana do Pawlicewicza. Pawlicewicz chciał sprytnie tutaj zagrać piłkę w kierunku Delibasicza, ale przeciął to podanie Della Valle. Wukcewicz, Pawlicewicz, tym razem na prawym skrzydle Kasalicza, też z przodu ustawiony Beciraj, piłka zagrana do Marco Basi. No, jeśli chodzi o San Marino, oczywiście tutaj dla piłkarzy prowadzonych przez Gianpaolo Mazze, no, najważniejsze, by przegrać jak najniżej tutaj. Ten główny cel przyświeca piłkarzom z niewielkiego kraju na Półwyspie Apenińskim. No i też chyba wreszcie chęć strzenia bramki w tych eliminacjach, bo jak na razie dorobek bramkowy reprezentacji San Marino ciągle wynosi 0 bramek. Andrija Delibasic jak na razie bohaterem tego pojedynku. Dwie strzelone bramki przez napastnika grającego na co dzień w Hiszpanii, w Rayo Vallecano. Najpierw w 14, a później w 31 minucie pokonał Aldo Simonciniego. No i jak na razie tutaj w stolicy Czarnogóry niespodzianki nie ma. Zwerotić, Wukcewicz. Ruszył teraz prawą stroną Pawlicewicz, do niego zgrywał piłkę Kasalicza. Wukcewicz, Delibasic, zgranie piłki głową, jeszcze Beciraj. Beciraj, ogromne zamieszanie i sytuację wyjaśnia Damian Vanucci.
Wasza. Obrony na boku, na skrzydle, prawy obrońca Pawicewicz, zagranie w pole karne. No i tak zgarnął piłkę jak siatkarz w zasadzie Aldo Simoncini. To była groźna sytuacja pod bramką gości, okazja dla czarnogórców. On pokazuje teraz swoim partnerom, by no zdecydowanie uważniej i niekonsekwentniej grali w defensywie. A tu raz jeszcze Marco Basza w starciu z Danilo Rinaldim. Faulu nie było. Rusza San Marino. Groźnie teraz pod bramką Mladena Bożowicza. No i odnotujmy pierwszy strzał na jego bramkę. Uderzał Danilo Rinaldi, no ale takim strzałem ciężko będzie zaskoczyć 28-letniego reprezentanta Czarnogóry. I mamy drugą żółtą kartkę w tym pojedynku, grający z numerem 5, Alessandro Della Valle, gracz Folgore. Czy też Luca Bolini, grający z numerem 6, tak, to Luca Bolini, piłkarz Fiority, upomniany przez węgierskiego arbitra żółtym kartonikiem. Gianluca Bolini po raz 6 w reprezentacji Czarnogóry. No i spójrzmy, jak rozegrają ten stały fragment gry gospodarze. Rozpoczyna się 40. minuta spotkania. Simon Vukcevic. Dogranie piłki. No i to było niebezpieczne, bo żaden z graczy, czy to Czarnogóry, czy też broniących się piłkarze z San Marino, nie zdołali wybić piłkę. No, gdyby lepiej je przymierzył w tej sytuacji grający dzisiaj z opaską kapitana Simon Vukcevic, mogło być już 3-0. Delibasic, ale nie sięgnął piłki. Teraz spokojnie piłkę głową odgrywa Basza, był tam Savic, no próbował naciskać Rinaldi, ale bez szans na to, by dogonić obu środkowych reprezentacji Czarnogóry. Basza. Zverotić, Delibasic, leży na boisku Cibelli, no i teraz widząc to wybija piłkę poza linię boczną Czarnogórzec. Bardzo brzydkie zachowanie, chociaż tutaj raczej nie było to celowe zagranie, piłka odskoczyła. No, chociaż ta powtórka nie do końca tutaj pokazuje. Enrico Cibelliego, brzydki faul i to mogło być nawet, gdyby sędzia dopatrzył się tutaj przewinienia, to był taki faul już bez piłki, ewidentnie nadepnął na stopy rywala zdobywca obu bramek w tym spotkaniu. No i nie wiem, czy za to zachowanie Delibasic nie powinien zostać ukarany przynajmniej żółtą kartką. No, gdyby sędzia był konsekwentny, gdyby pokazał czerwony kartonik napastnikowi Czarnogóry, tutaj ten nie mógłby mieć pretensji. Pokazuje Delibasic, że
nie chciał faulować, ale powtórki nie do końca nas przekonują co do przypadkowości w tym zagraniu zawodnika Rayo Vallecano. Pawicewicz, Zverotić, San Marino teraz w dziesiątkę. Czy wykorzystają to czarnogórcy? Wołkow. Raz jeszcze Wołkow podłącza się do akcji. Ruszył odważnie. Zagranie w pole karne, no i bierna postawa obrońców, szansa na bramkę numer 3 w tym pojedynku, jeszcze Wukcewicz, Wukcewicz obok bramki. Świetna akcja, to wszystko rozpoczął Wołkow, odważne wejście do linii końcowej gracza Partizana Belgrad. Tutaj najpierw nie sięgnął, nie utrzymał się w posiadaniu piłki Mitar Nowakowicz, a później uderzenie Wukcewicza obok prawego słupka bramki strzeżonej przez Aldo Juniora Simonciniego. Niespełna dwie minuty pozostają do zakończenia pierwszej części spotkania. Jak na razie niespodzianki nie ma. Czarnogóra pewnie prowadzi San Marino 2-0. Obie bramki w 14 i 31 minucie dla gospodarzy strzelał Andrija Delibasic. Ja przypomnę, dzisiaj nie może zagrać Mirko Vucinic, najlepszy obecnie piłkarz reprezentacji Czarnogóry, musi pauzować za żółte kartki, natomiast no też Dejan Damianowicz, bohater meczu z Ukrainą, strzelec jedynej bramki w wygranym w Kijowie przez Czarnogórców meczu 1-0. Dzisiaj nie gra, także nie gra Miodrak Dżudowicz. Ciężki mecz ze Spartakiem, tak to argumentował gracz reprezentacji Czarnogóry. Poprosił o to, by w tym spotkaniu selekcjoner Branko Brnovich pominął jego osobę przy powołaniach. Faulowany przez Mateo Coppiniego był. Mateo Coppiniego był przed momentem Mitar Nowakowicz. Kolejna okazja, wrzucenie piłki w pole karne. I znów rozpaczliwie, ale teraz skutecznie bronią się zawodnicy San Marino. Za moment zobaczymy, o ile przedłuży pierwszą połowę węgierski arbiter Zsolt Sándor Szabo. Jeszcze próbują gospodarze, o jedną minutę dłużej potrwa pierwsza część spotkania. Dobrze teraz przeciął to podanie De La Valle. Wybija piłkę Bolini, no w zasadzie faulowany teraz przez Wukcewicza i od rzutu wolnego grę rozpocznie reprezentacja gości. Widzimy, o jedną minutę dłużej potrwa pierwsza część tego pojedynku. No niespodzianki nie ma tutaj, zdecydowana dominacja od pierwszej minuty Czarnogórców. Dużo szczęścia miała reprezentacja San Marino, choć z drugiej strony tych strzałów na bramkę Aldo Simonciniego w wykonaniu gospodarzy nie było zbyt wiele, natomiast no nawet nie 60 sekund, tylko 40 kilka dłużej trwało to spotkanie. No widzimy teraz błąd Węgra, który przyznał się do tego, że jeszcze należy wykonać out i za moment
zakończy już oficjalnie, tak jak to teraz czyni, pierwszą część spotkania. 2-0 jak na razie w Podgoricy. Czarnogóra w eliminacjach do Mundialu w RPA prowadzi w polskiej grupie z zdecydowanym outsiderem, reprezentacją San Marino. Obie bramki w 14 i 31 minucie dla gospodarzy strzelił Andrija Delibasic. No pytanie, jakim wynikiem zakończy się ostatecznie to spotkanie? Odpowiedź na to pytanie poznamy w drugiej części tego spotkania, zatem do usłyszenia po przerwie. Basza 5, Władimir Wołkow, numer 23, wspomniany Dziordziewicz 7, pełniący dzisiaj funkcję kapitana Simon Wukcewicz, 13, Mitar Nowakowicz, 17, Elsad Zwerotic, 10, Andrija Delibasic, 11, Fatos Beciraj i 22, Filip Kasalicza. Mamy potwierdzenie tej jednej zmiany dokonanej w przerwie przez Branko Brnowicza, jeśli chodzi o 18-letniego Luka Dziordziewicza, jest to jego drugi występ w reprezentacji. Jak na razie jedna strzelona bramka przez tego piłkarza. Teraz mamy trzecią żółtą kartkę, a drugą dla piłkarza San Marino. Giacomo Benedettini ukarany przez węgierskiego arbitra Zsolta Szabo. Oprócz niego także w pierwszej połowie Gianluca Bolini, a w reprezentacji Czarnogóry żółtą kartką ukarany pomocnik Amkara Perm Mitar Nowakowicz. No, bez wątpienia najbardziej aktywny, oglądany na Państwa ekranach Andrija Delibasic. Dzisiaj dwie strzelone bramki, tutaj na minimalnym spalonym napastnik hiszpańskiego Rayo Vallecano. ...11 września tego roku Czarnogóra odniosła najwyższe w historii zwycięstwo, wygrywając właśnie w pierwszym meczu w kwalifikacjach z San Marino. Oczywiście pierwszym meczu między tymi reprezentacjami, wygrana 6-0. Natomiast najwyższa porażka Czarnogórców miała miejsce przed ponad 4 laty, gdy przegrali na wyjeździe z Rumunią 0-4, 49 minuta meczu i szansa dla piłkarzy San Marino, by strzelić swoją pierwszą bramkę w tych eliminacjach, ale źle teraz rozegrany rzut wolny przez Boliniego. Od razu Mladen Boszowicz, długa piłka, już rozpoczynają atak gospodarzy. Wołkow, niedokładnie Zwerotic.
zablokowany teraz Cibelli przez Pawicewicza. Od autu grę rozpocznie reprezentacja gości. Dziordziewicz, Wołkow. Dziordziewicz w Zenicie grywa sporadycznie, jeśli już pojawia się z ławki rezerwowych. No to jest piłkarz, który występuje w zespole młodzieżowym aktualnego mistrza Rosji. Jest zgłoszony do rozgrywek Ligi Mistrzów. Teraz właśnie dobra wymiana podań jest na prawej stronie boiska. Nie ma spalonego, szansa na trzecią bramkę. Dobra interwencja Simonciniego, ale nawet gdyby Kasalicza zdobył gola, ta bramka nie zostałaby zaliczona, bowiem Czarnogórzec był na spalonym. Spójrzmy raz jeszcze na tę sytuację. No, chyba nie był na spalonym piłkarz czerwony z Wezdy Belgrad. Przynajmniej ta powtórka nam tego do końca nie wyjaśniła, no ale no to już historia. Wita Joli, ale niedokładnie zagrana piłkę do wbiegającego prawym skrzydłem Mirko Palaciego. Reprezentacja Czarnogóry w sierpniu rozegrała także mecz towarzyski, pokonując Łotwę 2-0. Wcześniej także dwa spotkania towarzyskie, remis na wyjeździe z Belgią 2-2, a w lutym zwycięstwo nad Islandią 2-1. No i tak jak wspominałem, te trzy ostatnie spotkania w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata jeszcze Czarnogórcy nie przegrali. Najpierw remis w Podgorice z Polską 2-2, a potem dwa zwycięstwa na wyjeździe z San Marino 6-0 oraz z Ukrainą 1-0. I jak na razie Czarnogórcy, jeśli wygrają to spotkanie, 2012 rok, zakończą na pierwszym miejscu w grupie ósmej, w której, przypomnę, grają także biało-czerwoni. 53. minuta spotkania, stały fragment gry. No i to jest okazja dla zespołu Gianpaolo Mazzi na to, by tutaj strzelić gola. Pierwszą bramkę w tych eliminacjach, stały fragment gry. No i zobaczymy, jak rozegrają ten element piłkarze San Marino, Danilo Rinaldi, ale płasko uderzona piłka w zawodników stojących w murze. Nie to Matteo Vitajoli starał się zaskoczyć Mladena Bożowicza, ale uczynił to mało precyzyjnie. Vitajoli do Rinaldiego, jeszcze Rinaldi, traci piłkę Kasalicza, faulowany. No i będziemy mieli kolejną żółtą kartkę dla zawodnika reprezentacji San Marino. Tym razem Alessandro Della Valle ukarany przez węgierskiego arbitra żółtym kartonikiem. Jak na razie w naszej grupie najskuteczniejszymi piłkarzami w tych eliminacjach są Anglicy Frank Lampard i Wayne Rooney. Obaj mają na swoim koncie po 3 trafienia. Natomiast teraz najskuteczniejszym piłkarzem został Andrea Delibasic, który ma na swoim koncie 4 gole i już na pewno będzie najskuteczniejszym zawodnikiem. No, chyba że ten wynik poprawi choćby Fatosz Becziraj, który ma na swoim koncie 2 trafienia.
Dwa gole strzelił także w tych eliminacjach Jakub Błaszczykowski oraz Anglik Danny Welbeck. Dobrze, teraz powalczył o piłkę wspomniany Beciraj. Pawicewicz. Próbował teraz odgrywać piłkę do Pawicewicza, niedokładnie Kasalicza. Wukcewicz. Wołkow. No, grają teraz już tylko trójką nominalnych obrońców Czarnogórcy, no ale też z drugiej strony Branko Brnowicz, selekcjoner Czarnogóry, widział, że w tej pierwszej połowie rywal no, w zasadzie nie zdało poważniej zagrozić bramce Mladena Bożowicza, stąd też jeszcze bardziej ofensywne ustawienie gospodarzy na drugie 45 minut. W zasadzie taka trójka obrońców na środku Basza, z boku Wołkow i Pawicewicz, no i tutaj zapewne będzie Basza na środku wspierany przez Nowakowicza i Wukcewicza. Rusza Filip Kasalicza, Pawicewicz, Kasalicza, raz jeszcze Pawicewicz, dobre dośrodkowanie w pole karne, ale nie sięgnął piłki żaden z graczy czarnogórskiej drużyny. No teraz Kasalicza, chyba kopnięty w głowę, Alessandro Della Valle leży na boisku, a w zasadzie poza boiskiem obrońca reprezentacji San Marino. Raz jeszcze Wołkow. No tutaj w twarz nie został kopnięty, jeśli już to w goleń ucierpiał w tym starciu. No będzie na pewno rzut rożny dla gospodarzy. 56. minuta meczu. Wukcewicz z narożnika boiska na dalszy słupek. No i teraz dobra interwencja Aldo Simonciniego. Będą mieli kolejny rzut rożny, tyle tylko, że po przeciwnej stronie boiska zawodnicy czarnogórscy. No tutaj w ostatniej chwili uprzedzony Mitar Nowakowicz przez bramkarza reprezentacji San Marino. Tym razem z drugiej strony boiska zagrywać będzie Wukcewicz. Uspokaja tam piłkarzy stojących na 11 metrze węgierski arbiter. 57. minuta. Kolejny stały fragment gry dla gospodarzy. Wukcewicz, zagranie na bliższy słupek. I raz jeszcze z tego samego miejsca gracz angielskiego Blackburn będzie zagrywał piłkę po tym, gdy futbolówkę poza linię końcową wybił Coppini. Raz jeszcze Coppini. Teraz niedokładnie zamieszanie i sytuację wyjaśnia Vanucci. Dobry powrót z Veroticza, no i świetnie teraz uwolnił się spod opieki rywala, gracz szwajcarskiego Young Boys Bern, Pawicewicz. Beciraj, indywidualna akcja, Beciraj. No tak troszeczkę niedokładnie, bez pomysłu wrzucał piłkę gracz Dynama Zagrzeb. Wukcewicz do Wołkowa. I po raz kolejny bardzo dobrze na przedpolu grający Aldo Simoncini. Zdołał uwolnić się spod opieki Della Valle Kasalicza, ale nie był w stanie już dojść do piłki zagrywanej przez Wołkowa. Faulowany Zverotich, od rzutu wolnego grę rozpocznie reprezentacja gospodarzy. Dla piłkarzy z San Marino to 50. mecz w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Jak na razie bez wygranej, tylko dwa remisy, 47 meczów przegranych, 8 bramek strzelonych. No i wliczając w to dzisiejsze dwie bramki stracone, 220 goli stracili już w eliminacjach do Mistrzostw Świata piłkarze z Półwyspu Apenińskiego. Basza.
Zverotić. Teraz niedokładnie właśnie Elsat Zverotić będzie tutaj wymiennie z Nowakowiczem grał ewentualnie na środku obrony po tym, gdy Stefana Savicza zastąpił Luka Dziordziewicz. A tu raz jeszcze widzimy kiks Kopiniego. Wukcewicz, dobrze tutaj popracował Rinaldi, odzyskana piłka przez przyjezdnych. Pawicewicz, no i świetnie teraz balansem ciała oszukał Cibeliego. Wukcewicz do Wołkowa. Kwadrans gry w drugiej połowie już za nami, jak na razie bez zmian, jeśli chodzi o wynik spotkania. Po dwóch trafieniach Andrija Delibasicza Czarnogóra prowadzi San Marino 2-0. Pawicewicz. Zverotić. Raz jeszcze Pawicewicz. Zverotić na jeden kontakt do Pawicewicza. Zagranie w pole karne, ale dobrze ustawiony Kopini. Rinaldi. Utrzymali się przy piłce gracze San Marino. No i teraz grający z konieczności w obronie Nowakowicz uprzedził szarżującego Mateo Vitaliego. Vitaioli. Vanucci. Nie było faulu. Cibeli czysto blokowany przez Pawicewicz. Basza. Władimir Wołkow. Raz jeszcze piłka wycofana do obrońcy francuskiego Lille. Zverotić. Pawicewicz. Dobra, piłka teraz do Beciraja. Próbował odgrywać piłkę do Kasaliczy, ale wybija piłkę na aut Mateo Kopini. Jak na razie bez zmian w reprezentacji San Marino, no ale tutaj ma mocno ograniczone pole manewru trener Gianpaolo Mazza. A jeśli chodzi o reprezentację San Marino, w sierpniu reprezentacja tego kraju rozegrała w zasadzie taki mecz towarzyski, sąsiedzki z reprezentacją Malty. Przegrana w Serawal 2-3. Dobra, teraz zagranie piłki do Pawicewicza. Wukcewicz. Zverotić i Dziordziewicz. Niedokładnie odegrana piłka. No i bronią się rozpaczliwie piłkarze z San Marino. Tym razem skutecznie wybija piłkę Czerwelini. Pawicewicz w pole karne. Piłka zagrana na dalszy słupek do Dziordziewicza, ale ten uprzedzony przez Palaciego. Będą mieli kolejny rzut rożny piłkarze z Czarnogóry. Sześćdziesiąta trzecia minuta, tym razem zagrywać piłkę będzie Zverotić. No i dobrze, skutecznie bronią się przyjezd. Reprezentacja Czarnogóry początkowo jeszcze starała się, by wystartować w eliminacjach do Euro 2008, ale losowanie grup eliminacyjnych nastąpiło już po tym, gdy reprezentacja, gdy Czarnogóra uzyskała deklarację niepodległości. A wcześniej funkcjonowała wspólna reprezentacja Serbii i Czarnogóry. Zresztą wielu piłkarzy grających obecnie w reprezentacji Czarnogóry ma na swoim koncie mecze w reprezentacji Serbii. A Czarnogóra pełnoprawnym członkiem UEFA stała się w styczniu 2007 roku.
kilka tygodni później, w marcu 2007 roku, tutaj w Podgoricy, zespół, który prowadził wówczas Zoran Filipowicz, rozegrał pierwszy mecz, oficjalny mecz towarzyski, zwycięstwo nad Węgrami 2-1. No i dodajmy, pierwszą bramkę dla reprezentacji Czarnogóry strzelił nieobecny dzisiaj, pauzujący za kartki, Mirko Vucinic. Wychowanek z Jutjeski Nikisić grał od 2001 roku, w zasadzie gra od 11 lat we Włoszech. Był piłkarzem Lecce, potem grał w Romie, a od poprzedniego sezonu jest zawodnikiem Juventusu, z którym w zeszłym sezonie sięgnął po mistrzostwo kraju. Rusza Vukcevic. Jeszcze raz Vukcevic, Zverotić. Jest obok Kasalicza, indywidualnie Zverotić, utrzymał się przy piłce gracz czarnogórski. Teraz okazja i niewiele zabrakło, by Beciraj strzelił swoją trzecią bramkę w eliminacjach. Był także Delibasic. Oto raz jeszcze dośrodkowanie. Nie sięgnął piłki Andrija Delibasic, natomiast już niecelnie uderzał na bramkę Simon Ciniego, oglądany 24-letni gracz Dinama Zagrzeb, Fatosz Beciraj. Jedyne zwycięstwo w historii swojej gier reprezentacja San Marino odniosła 28 kwietnia 2004 roku, wygrywając z Liechtensteinem w meczu towarzyskim 1-0. No, ten mecz przeszedł do historii futbolu w tym kraju. Tak jak wspominałem, także trzy remisy. No to jest łączny dorobek reprezentacji tego kraju. Reprezentacja San Marino także powstała stosunkowo niedawno, w 1986 roku. W pierwszym spotkaniu San Marino, w takim już oficjalnym towarzyskim pojedynku, reprezentacja tego kraju przegrała z olimpijską reprezentacją Kanady 0-1. Pierwszy udział w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy miał miejsce do finałów Mistrzostw Europy w 1992 roku. Ale jak łatwo przewidzieć, zarówno w Mistrzostwach Świata, w finałach Mistrzostw Świata, jak i Europy, jeszcze San Marino nie zagrało. Reprezentacja tego kraju plasuje się obecnie w rankingu FIFA w pierwszej dziesiątce trzeciej setki, a więc no dokładnie jest to 207 miejsca. Teraz mamy gola na 3-0, a strzelcem bramki Zverotić w 60. Uradowany piłkarz Young Boys Brno, 36 mecz w reprezentacji, trzecia bramka tego piłkarza. Drugie trafienie w eliminacjach tego piłkarza. Raz jeszcze Dziordziewicz, Zverotić, ładnie uderzona piłka, bez szans, Simoncini. W Podgoricy gospodarze tym samym prowadzą już 3-0.
uradowany 26-letni reprezentant Czarnogóry. Czy powtórzy się wynik ten z Serawal, gdy Czarnogóra odniosła swoje najwyższe w historii zwycięstwo? A mają na to jeszcze ponad 20 minut podopieczni Branko Brnowicza. Wukcewicz, strzelec trzeciej bramki z Werotic. Próba zagrania piłki do Delibasicza. Raz jeszcze z Werotic, zagranie piłki do Wołkowa. Tutaj ma miejsce Władimir Wołkow, gracz Partizana, by spokojnie przyjąć piłkę. Dziordziewicz. Basza. Wukcewicz. Ciężko jest cokolwiek powiedzieć dzisiaj o grze gospodarzy Dziordziewicz, ale uderza 18-latek wysoko nad bramką Aldo Simonciniego. Jestem w reprezentacji całego miejskiego czasu Brankry, Marka Paszy. Boisko opuszcza drugi ze stoperów, a więc Marko Basza, a w jego miejsce Iwan Keczojewicz. Debiutant w reprezentacji Czarnogóry, gracz tureckiego Gaziantepspor'u, 24-letni piłkarz. No, przy takim wyniku może sobie pozwolić na to, by szansę debiutu otrzymali piłkarze. No dzisiaj a łącznie ma na ławce rezerwowych trzech piłkarzy, którzy mogą zadebiutować w reprezentacji. No, pierwszy debiut już został odnotowany. Środkowy obrońca Iwan Keczojewicz pojawił się na boisku. Jest także defensor grającego w Rudarze, a więc w Lidze Czarnogórskiej, Blażo Igumanowicz, oraz pomocnik Daci Kiszyniów, a więc grającego w Lidze Mołdawskiej z zespołu Milosz Krkocic. 14 minuta i 31 to bramki strzelone przez Andrię Delibasicza, a przed momentem trzeciego gola dla gospodarzy strzelił środkowy pomocnik Elsat Zwerotic. Będzie zmiana chyba także w reprezentacji San Marino, przynajmniej tak to wyglądało z boku. Alessandro Della Valle chyba opuści plac gry, czy też Gianpaolo Mazza poczeka, jak skończy się sytuacja z urazem innego z piłkarzy reprezentacji Czarnogóry. No, widzimy tutaj jeszcze Wukcewicz do Zwerotlicza jakieś drobne uwagi. Natomiast raz jeszcze realizator przypomina nam trzecią bramkę strzeloną przez gospodarzy z numerem 16, przygotowane Lorenzo Buscarini. Na boisko opuszcza napastnik Matteo Vitaioli. Lorenzo Buscarini pojawia się w jego miejsce po raz trzeci w reprezentacji narodowej. Piłkarz Kailungo. Mamy potwierdzenie zmiany, którą dokonał, pierwszą zmianę, którą dokonał selekcjoner reprezentacji San Marino. A jeśli chodzi o reprezentację San Marino, Gianpaolo Mazza jest trzecim oficjalnym trenerem. W latach 90-95 Giorgio Leoni był trenerem reprezentacji, potem krótko przez niespełna dwa lata trenerem drużyny był Massimo Bonini, jeden z najsłynniejszych piłkarzy grających w reprezentacji tego kraju. Zawodnik, który grał w takich klubach jak Cesena, Juventus czy też Bologna. Był reprezentantem włoskiej młodzieżówki, natomiast no już pod koniec swojej piłkarskiej kariery grał jeszcze w reprezentacji San Marino. Natomiast Gianpaolo Mazza to jest
56-letni włoski działacz sportowy jest z wykształcenia nauczyciel wychowania fizycznego. Co ciekawe, pełni funkcję selekcjonera reprezentacji San Marino od 98 roku, co jest takim absolutnym rekordem na starym kontynencie. No i jego największym sukcesem było to właśnie zwycięstwo nad Liechtensteinem 1-0. Dobre dośrodkowanie teraz w ostatniej chwili. Palacci uprzedza rywala. Zverotić. Dziordziewicz uprzedzony. Jest okazja, by wyjść z kontrą, no ale w zasadzie tylko rozpaczliwie Matteo Coppini wybija piłkę. I będziemy mieli za moment trzecią zmianę. Kolejny debiutant pojawi się na boisku, Blażo Igumanowicz, a więc ta trzecia zmiana już ostatnia. I drugi z debiutantów pojawi się na placu gry. Pierwszym był Iwan Keczojewicz. Igumanowicz to także obrońca, więc za moment zobaczymy, jak ustawi swój zespół, kogo zdecyduje się zdjąć z boiska selekcjoner reprezentacji Czarnogóry. Kwadrans pozostaje do końca spotkania. Trzybramkowe prowadzenie Czarnogóry. No tutaj gospodarze nie są zmuszeni do jakiejś dużej gry pressingiem, natomiast no też piłkarze z San Marino tutaj nie zmuszają ich do jakiegoś wytężonego wysiłku. Tutaj spokojnie gospodarze mają pod kontrolą mecz od pierwszej minuty. Mówił Branko Brnowicz na konferencji przedmeczowej, że interesuje go tylko i wyłącznie zwycięstwo. Zdaje sobie sprawę, że tutaj ciężko mówić o optymalnym ustawieniu swojego zespołu. Natomiast ci piłkarze, którzy dostaną dzisiaj szansę, będą musieli pokazać, udowodnić swoją przydatność do zespołu. No i trzeba przyznać, że zmiennicy takich piłkarzy jak Demjanowicz, Vucinic czy też Jovetic, którzy dzisiaj z różnych względów nie mogą zagrać w tym meczu, no spisują się całkiem nieźle. Boisko opuszcza Kasalica, a w jego miejsce nominalny obrońca Blażo Igumanowicz, 26-letni obrońca czarnogórskiej drużyny z Rudaru. I to jest dla niego także absolutny debiut w reprezentacji Czarnogóry. A terenie grać z obrojem 16, Blażo Igumanowicz. No więc teraz duet środkowych obrońców, chyba tak to będzie wyglądało. Tworzyć będzie para debiutantów w reprezentacji Czarnogóry, a więc Keczojewicz i Igumanowicz. Limit zmian już wyczerpał Branko Brnowicz. Jeszcze dwie zmiany może dokonać Gianpaolo Mazza. Tymczasem Dziordziewicz. A chyba niepotrzebnie 18-latek tak długo utrzymywał się przy piłce. Mógł dograć spokojnie piłkę do boku do wbiegającego lewym skrzydłem Wołkowa. No a teraz przewinienie Buscariniego, faulowany strzelec trzeciej bramki Elsat Zverotić. Ponad 25 metrów do bramki Aldo Simonciniego. No zobaczymy, czy też Wuchcewicz, czy też ktoś inny. Tak, to Wuchcewicz, kapitan w dzisiejszym meczu reprezentacji Czarnogóry, będzie prawdopodobnie uderzał bezpośrednio na bramkę przeciwnika. No zobaczymy, jak to rozegra piłkarz Blackburn. Wuchcewicz, potężny strzał i piłka o centymetry mija lewy słupek bramki San Marino. Dobra decyzja 26-letniego zawodnika, 39 mecz w reprezentacji. Gdyby nieco lepiej ustawił celownik gracz czarnogórski, być może byłoby już 4-0. Pawicewicz tutaj nie miał kłopotów z minięciem Cibeliego. Pawicewicz.
rusza Zverotić. Z przodu jest Delibasic, Zverotić. Troszeczkę nie w tempo. Piłkę odgrywał do Delibasicza, strata. Nie mają okazji wyjść z kontrą przy Jesin, ale widzimy, jak niedokładnie Kopini zagrywał piłkę do Cibeliego. Nowakowicz. Troszeczkę teraz pogubił się w tej akcji Igumanowicz. No, w zasadzie jednak Nowakowicz gra obok Keczojowicza. Nieco bardziej jest z przodu ustawiony Igumanowicz. Beciraj. Jest Delibasic na prawym skrzydle. Beciraj. I faulowany w tej sytuacji przez Vanucciego. I to będzie rzut wolny. Dobra okazja teraz dla Czarnogórców, by na 10 minut przed końcem pierwszej połowy zdobyć czwartego gola. No, szukał ewidentnie tego faulu Fatosz Beciraj. Idealnie nadstawił się i wymusił to przewinienie. Nie było tutaj mowy o jakimś kunktatorstwie, aktorstwie ze strony gracza Dinama Zagrzeb, a faul ewidentny kapitana reprezentacji San Marino. Niespełna 10 minut pozostaje do końca spotkania. A i będzie miał szansę w debiucie strzelić gola Blażo Igumanowicz. On potrafi lewą nogą dokładnie przymierzyć. Igumanowicz i słupek ratuje teraz Simonciniego, ależ to by było znakomite wejście do gry w drużynie narodowej. Zabrakło naprawdę niewiele, by piłka wpadła do bramki. Ma teraz pretensje jeszcze Beciraj do sędziego. Jego zdaniem był tam faulowany w polu karnym. No, był chyba przytrzymywany przez rywala. Spójrzmy raz jeszcze. Bardzo ładny strzał Igumanowicza. I zabrakło naprawdę niewiele, by w swoim debiucie 26-letni piłkarz zdobył gola. Wuchcewicz. A już możemy niemal ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że na koniec 2012 roku liderem grupy ósmej eliminacji do Mistrzostw Świata zostanie reprezentacja Czarnogóry, która po czterech meczach będzie miała na swoim koncie 10 punktów. No, jeśli takim wynikiem zakończy się to spotkanie w bramkach 12-2, na drugim miejscu z czterema meczami i 8 punktami będzie plasowała się reprezentacja Anglii. Na trzecim miejscu pozostanie Polska. Biało-czerwoni, przypomnę, w 3 meczach zdobyli 5 punktów. Remis na wyjeździe z Czarnogórą 2-2. Potem wygrana z Mołdawią 2-0. I na koniec remis z Anglią 1-1. Na czwartym miejscu 4 punktami zdobytymi w 4 meczach Mołdawia. Na piątym Ukraina. 2 punkty i 3 spotkania. Mówi się, że być może nowym selekcjonerem reprezentacji Ukrainy zostanie Andriy Szewczenko. Ale to są jak na razie tylko prasowe spekulacje. Natomiast na ostatnim miejscu San Marino. 4 mecze, 0 punktów i jak na razie 0 strzelonych bramek. I na tę chwilę tych goli straconych 16. Druga zmiana w zespole gości. Plac gry opuści z numerem 4 Giacomo Benedettini. A w jego miejsce pojawi się na murawie Alex Della Valle. Brat Alessandro, który dzisiaj gra od pierwszej minuty wyjściowej 11. To jest druga zmiana dokonana przez trenera Gianpaolo Mazze. No, na pewno ten wynik, jeśli utrzyma się do końca spotkania, nie będzie krzywdzący dla reprezentacji San Marino. To też będzie taki mały sukces, zważywszy na to, że u siebie reprezentacja San Marino przegrała jak na razie najwyżej w tych eliminacjach. Przegrała z Czarnogórą 0-6. Wówczas bramkę w debiucie dla Czarnogóry strzelił
Dziordziewicz, dwie bramki Beciraja, dwie bramki Delibasicza, który dzisiaj także dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Gola strzelił Zverotić, który również dzisiaj pokonał bramkarza San Marino. Delibasicz z czterema bramkami zostanie samodzielnym królem strzelców po tych spotkaniach, które za nami. W eliminacjach będzie miał cztery bramki. Wspominałem, po trzy gole mają Anglicy, Lampard i Rooney. No ale jeszcze do zakończenia spotkania, jeszcze nieco ponad 5 minut podstawowego czasu gry i kolejna szansa przed reprezentacją Czarnogóry. Zverotić, Beciraj. Raz jeszcze Zverotić. Bawicewicz, Beciraj. Wukcewicz. Czy jeszcze gospodarze stać na strzelenie przynajmniej jednej bramki? No mają jeszcze ku temu sporo czasu. No i spójrzmy, czy będzie gol. Jest bramka, nie ma gola. Znów słupek ratuje Simon Ciniego. Miał po raz kolejny bardzo dużo szczęścia, a mógł zakończyć to spotkanie z hat-trickiem Andrija Delibasicz, bo to on uderzał zza pola karnego. No w zasadzie z 15 metra ładnie, prostym podbiciem uderzona piłka, ale futbolówka odbiła się od słupka. Bawicewicz. Dziordziewicz. Niedokładnie do Zverotića. Prosty błąd 18-letniego napastnika mistrza Rosji. Cibelli. Blokowany przez Kecojewicza. Od autu grę rozpoczną piłkarze z San Marino. A też Czarnogórcy mieli dzisiaj dwukrotnie pecha. W drugiej połowie debiutant Blażo Igumanowicz z rzutu wolnego trafił w słupek. Przed momentem też słupek ostemplował Andrija Delibasicz. A gdyby piłka po jego strzale wpadła do bramki dla napastnika Rayo Vallecano, byłby to trzeci gol w tym pojedynku i hat-trick. Pierwszy w życiu strzelony w reprezentacji narodowej. Dziordziewicz zablokowany przez Vanucciego, ale od autu grę rozpoczną gospodarz. 3,5 minuty do końca podstawowego czasu gry. Nie mieliśmy w tej drugiej połowie także zbyt wielu przerw. Natomiast no, przypomnę, w końcówce pierwszej połowy doliczył minuty do regulaminowych 45 minut węgierski arbiter Zsolt Szabo. Zagwizdał po 40 sekundach, przeprosił za swój błąd, jeszcze pozwolił wznowić grę, ale kilkanaście sekund później już prawidłowo zakończył pierwszą część spotkania. Nowakowicz. Faul Delibasicza, rzut wolny dla zawodników z San Marino. Faulowany Władimir Wołkow. Próbował teraz uprzedzić Lorenzo Buscarini, lewego obrońcę reprezentacji Czarnogóry, ale nieprawidłowo blokował go w tej sytuacji. Sędzia słusznie podyktował rzut wolny dla reprezentacji gospodarz. No jeszcze Czarnogórcy szukają szansy na czwarte trafienie. Delibasicz. Fauluje w tej sytuacji napastnik reprezentacji Czarnogóry.
Dwie minuty pozostają do końca spotkania. Przypomnę, do przerwy gospodarze prowadzili 2-0 w 14 i w 31 minucie. Ten, który przed momentem faulował Ojca Andrija Delibasic, zdobył obie bramki, a po przerwie w 67 minucie piękna bramka strzelona przez Elsada Zverotića. Mamy trzecią zmianę w reprezentacji San Marino. Enrico Cipelli opuszcza boisko, a w jego miejsce z numerem 18 Alex Gasperoni melduje się na te kilkadziesiąt ostatnich sekund. Dwudziesty szósty mecz w reprezentacji Gasperoniego, siódmy tego, który opuścił plac gry, a więc Cipelliego. Rozpoczęła się ostatnia minuta spotkania. No, trzeba przyznać, tutaj Czarnogóra nie grała jakoś olśniewająco, no, ale przewaga gospodarzy była niepodważalna od pierwszych minut tego spotkania. No, trzeba też dodać, że w zespole gospodarzy, przypomnę, zabrakło największych gwiazd, a więc nie mógł grać piłkarz mistrza Włoch Juventusu Mirko Vucinic, nie grał też zawodnik Fiorentiny Jovetic, nie grał też Dżudowicz, także Damianowicz, a także Władimir Bożowicz. Ale i bez tych piłkarzy tutaj podopieczni Branko Brnowicza nie mieli żadnych kłopotów z odniesieniem zwycięstwa. Jak na razie Czarnogóra w tych eliminacjach jeszcze nie przegrała. Trzy zwycięstwa i jeden remis, ten z Polską. Tutaj w Podgoricy 2-2. Trzynaście bramek strzelonych, z tego aż 9 w dwóch meczu z San Marino. No teraz już w przyszłym roku przed Czarnogórcami zdecydowanie trudniejsi rywale, bo no owszem, jeszcze dwa mecze z Mołdawią i mecz u siebie z Ukrainą, no ale też dwa mecze z Anglią i też pojedynek rozegrany w Polsce. No, na pewno nie będą to łatwe spotkania, ale jak na razie sytuacja w grupie dla Czarnogórców jest znakomita. Okazja na bramkę. Czy będzie gol numer 4? Jeszcze nie koniec. Rozpaczliwie, ale skutecznie bronią się teraz piłkarze z San Marino. Buscarini. Dobrze, blokowany przez Wołkowa. O dwie minuty dłużej potrwa te drugie 45 minut, a więc już za moment węgierski arbiter zagwiżdże. Po raz ostatni Czarnogóra na zakończenie zmagań w 2008 roku wychodzi na prowadzenie w grupie ósmej. W czterech meczach 10 punktów Czarnogórców. Dwa punkty przewagi nad reprezentacją Anglii i 5 nad reprezentacją Polski, która z kolei ma o jeden mecz rozegrany mniej niż zespół Branko Brnowicza. No i też pamiętajmy, przed Polakami dopiero dwumecz z San Marino, gdzie raczej już możemy śmiało dopisać 6 punktów za te dwa spotkania, bo San Marino to przecież zespół oparty przede wszystkim na piłkarzach, którzy futbol traktują amatorsko, no ale dzisiaj zagrali na tyle, ile potrafili. Przegrali tylko 0-3. Przypomnę, 0-6 San Marino przegrało u siebie z Czarnogórą. No dzisiaj już jest sukces, porażka połowę mniejsza. 3-0, przypomnę, dwie bramki w pierwszej połowie Andrija Delibasicza. Natomiast wynik meczu w 67 minucie ustalił Elsad Zverotić. Czarnogóra wygrywa u siebie w kolejnym meczu kwalifikacji, pokonując San Marino 3-0. Z mojej strony to tyle. Grzegorz Michalewski, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dobranoc. Do